Koalicja Obywatelska przedstawiła pełne listy kandydatów w wyborach parlamentarnych. Dariusz Grabowski chce w Sejmie zadbać o seniorów. Idealna pogoda, piękne widoki i blisko 40 zabytkowych pojazdów. Za nami drugi memoriał Martyny. Koalicja Obywatelska zaprezentowała pełną listę kandydatów w wyborach parlamentarnych w okręgu 17, obejmującym Radom oraz powiaty radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski, grójecki i kozienicki. Pozwólcie zatem, że przedstawię Państwu drużynę jutra. Silnych, mocnych kandydatów z okręgu 17, kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, szanowni państwo, że ta silna drużyna jest w stanie mocno zawalczyć o bardzo dobry wynik i liczę bardzo na to, tym bardziej, że przedstawicielami tej grupy osób, która jest za mną, tych wszystkich silnych osobowości, to osobowości, które pochodzą z poszczególnych powiatów, poszczególnych miejscowości. Od jakiegoś czasu znana była jedynka listy kandydatów w wyborach do Sejmu Koalicji Obywatelskiej. Liderem listy, jak już Państwo z pewnością wiecie, z numerem 1 pani Joanna Kluzik-Rostkowska. Szanowni Państwo, z zawodu dziennikarz, członek podziemnego NZS-u i redakcji tygodnika Mazowsze, po 1989 roku reporterka tygodnika Solidarność Wprost, wicenaczelna przyjaciółki w latach 2005-2007. Wiceminister i minister pracy i polityki społecznej, wiceminister rozwoju regionalnego w latach 2013-2015, minister edukacji narodowej, posłanka trzech kadencji, członkini Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej, przewodnicząca zespołu śledczego Platformy Obywatelskiej do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Hobby, jeździectwo. Koalicja Obywatelska przed paroma dniami przedstawiła także kandydatkę do Senatu w okręgu numer 50. Do Senatu z okręgu numer 50, obejmujący miasto Radom oraz powiat radomski, zwoleński, lipski i szydłowiecki. Pani Marta Michalska-Wilk, bardzo serdecznie witamy. Na kolejnych miejscach listy w wyborach do Sejmu znaleźli się Leszek Ruszczyk, Anna Białkowska, Małgorzata Woźniak, Konrad Frysztak, Andrzej Oziębło, Magdalena Nowacka, Mieczysław Maciąg, Iwona Łukasiewicz, Bartłomiej Majcher, Marek Warchoł, Adam Pałgan, Barbara Kwiatkowska, Agnieszka Denkiewicz, Mariola Szymczyk, Wojciech Kutyła, Elżbieta Szczepaniak oraz były burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka. Podczas dzisiejszego spotkania z mediami kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego w tegorocznych wyborach parlamentarnych przedstawił kolejne propozycje programowe, tym razem skierowane do najstarszej grupy Polaków. Emeryci i renciści w Polsce, trzeba o tym doskonale pamiętać, a jak kto nie pamięta, to trzeba mu przypomnieć, to są ci, którzy pracowali najciężej, najdłużej, zarabiali grosze w PRL-u, w związku z czym podstawa ich emerytury jest zaniżona i to, co dzisiaj często dostają, to jest naprawdę mizerna emerytura na przetrwanie. Dlatego już raz zapłacili podatek dochodowy, niech teraz go nie płacą, niech to będzie jednocześnie sposób na podniesienie i poprawę ich życia. Drugi pomysł, który przedstawił podczas konferencji Dariusz Grabowski, to jego autorski projekt. Nazywam to prawo żelaznego lokatora. O co chodzi? W najbliższym czasie, niestety, trzeba się liczyć bardzo ze wzrostem czynszów. Podrożeje energia, podrożeje woda, podrożeją usługi, już drożeją zresztą i będą rosły czynsze. Rozwiązaniem tego problemu ma być ograniczenie tempa podwyżek opłat dla emerytów. Czynsze dla emerytów i rencistów nie mogą być podnoszone o więcej niż wskaźnik inflacji, tak żeby emeryci nie ubożeli, szczególnie w tych położonych, nazwijmy to lepiej, czy domach, czy mieszkaniach, które w związku z tym są niejako uprzywilejowane w podnoszeniu czynszu i to zarówno ze strony spółdzielni mieszkaniowych, jak też deweloperów prywatnych. Grabowski chce także, aby dodatkowa 13. emerytura była nieopodatkowana i wpisana na stałe do kalendarza. Kandydat PSL-u odniósł się też do zarzutów, które pod jego adresem pojawiły się w sieci, czyli o sprawę inwestycji Polmot w Radomiu, która ostatecznie nie doszła do skutku. W 2015 roku ja kandydowałem do Senatu z listy Pawła Kukiza, ponieważ znamy się z właścicielami Ursusa.
padła propozycja budowy tu bądź pod Radomiem montowni i ewentualnie odlewni. Kiedyś Radom miał bardzo dobrą odlewnię i jakby powiedzieć ten i środowisko i pewne z tym związane pozytywy można było wykorzystać. Jednak szansa została zaprzepaszczona przez władze miasta, twierdzi Dariusz Grabowski. Złożyłem w imieniu Polmotu, czyli Ursusa, taką ofertę wstępną władzom miasta i mogę powiedzieć, że odbyła się jedna rozmowa w Warszawie, z tego co wiem, i ona nie była kontynuowana. Władze niczego nie zaproponowały, a w związku z tym sprawa straciła na aktualności. Na czwartek zaplanowano spotkanie z mediami, podczas którego kandydat PSL przedstawi kolejne punkty programu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym swoje autorskie pomysły. W sobotni poranek na rynku w Radomiu zebrali się miłośnicy zabytkowej motoryzacji oraz rodzina i przyjaciele Martyny Filipiak, aby wyruszyć w drugim memoriale jej pamięci. Masa niespodzianek, przede wszystkim dużo dobrej zabawy. Mamy piękną pogodę, naprawdę no, nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej. No cóż, liczymy na to, że wszyscy dotrą do mety w takich samych humorach, jak wystartowali, także no cóż, zapraszamy wszystkich do zabawy. Do oglądania pojazdów, bo są także motocykle. No cóż, no mogę powiedzieć, że jestem strasznie zadowolony z tak dużej frekwencji i mam nadzieję, że z wszystkimi spotkamy się na mecie. Dystans, jaki trzeba było pokonać, to blisko 70 km. Uczestnicy musieli podążać za itinerem strzałkowym. Po drodze ekipy musiały także rozwiązywać zadania, w tym odgadnąć tytuły filmów z umieszczonych na trasie rajdu zdjęć. Tym razem tematem przewodnim było kino amerykańskie. Trasa prowadziła przez Skaryszew do Iłży. Następnie uczestnicy musieli wejść na zamkową wieżę i odnaleźć punkt kontrolny, na którym czekała kolejna część itinera. Metą, jak się okazało, było nadleśnictwo Marcule. Tam na miłośników zabytkowej motoryzacji czekał piknik integracyjny. Organizatorzy przygotowali także upominki nie tylko dla ekip z najlepszymi wynikami, ale także m.in. dla najlepiej ubranej załogi. Sylwia. Marcin. Michasia. Franek. Najlepiej ubrana ekipa dzisiaj, w najbardziej odpowiednie stroje, przykuwające uwagę. Ciężko było wam dobrać na dzisiaj strój? Niekoniecznie. To była chyba kwestia zgrania między nami i po prostu dogadaliśmy się, jak się ubieramy. Skąd pomysł na dzisiejsze ubranie? No tak, żeby mniej więcej pasował troszkę do auta i chyba tak spontanicznie po prostu, no, żeby było elegancko i zarazem stylowo. Wygrywali nie ci, którzy dojechali jako pierwsi, ale załoga, która udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Najlepszą załogą rajdu okazali się właściciele Chryslera Daytona Shelby z 1991 roku, których zapytaliśmy o przepis na sukces. Po prostu oglądamy filmy nocami. Oglądamy filmy, jakaś wiedza zostaje, a temat jest amerykański, bo sporo było właśnie filmów amerykańskich, także i starych filmów. Który to był rajd dla was? Jeśli chodzi o memoriał Martyny, to drugi. A rajdy w ogóle niezliczone chyba od 7 czy 8 lat, no to trudno policzyć. To jest nasza pasja. Na drugim miejscu na metę dojechała załoga, która w rajdzie jechała Wartburgiem z 1979 roku. Jak to zrobiliście, powiedzcie mi? Myślę, że trochę doświadczenia, trochę wiedzy trochę i trochę szczęścia, tak jest. I jakoś się udało. Przede wszystkim mocna ekipa. Tak, doświadczenie. Niestety jednym punktem, jednego punktu nam zabrakło do zwycięzców. W zeszłym roku udało się wygrać, w tym roku drugie miejsce. Liczy się zabawa, przede wszystkim liczy się zabawa, utrzymanie pamięci Martyny, a cała reszta to jest tylko przyjemna otoczka. Nagrodzona została także najlepsza załoga jadąca w rajdzie jednośladem. Nie było większych problemów, byliśmy zgrani bardzo, dograliśmy się strasznie. Ustaliliśmy na początku, kto prowadzi, kto całą trasę prowadzi, kto sprawdza wszystkie zdjęcia na trasie, tak? No i dogadaliśmy się i jakoś to udało się, tak? Pierwsze miejsce zająć w klasie motocykli. Przypadkowo. Powiedz mi w takim razie, jak wyglądała ta komunikacja między wami, bo to na pewno też nie było. Było tak. Krzysiek, w razie czego. Nie no, ogólnie bardzo super. Uważam, że jeździłam też samochodami, że motocyklem o wiele lepiej niż samochodem. Sorry.
Wzruszenia nie kryli także rodzice Martyny Filipiak. No, jesteśmy wzruszeni, że ludzie, mimo że upłynęło 2 lata od śmierci Martyny, nadal pamiętają, nadal chcą się spotykać i wspominać Martynę jako osobę bardzo ważną w ich życiu. Niezmiernie się cieszymy i dziękujemy wszystkim. Przybyło ponad 39 załóg. Przeliczając na ludzi, to było około 120 osób. Pogoda nam dopisała. Dziękujemy Martynkowi za tą pogodę. W sumie w rajdzie wystartowało blisko 40 ekip z różnych części Polski. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Masło wiejskie 82%, 200 gramów, 3,99. Łopatka wieprzowa 1 kg, 10,99. Ogórek gruntowy 1 kg, 2,79. Eclair.pl. Catering słodki, słony i sushi. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W środę w Radomiu przejściowe zachmurzenia. Synoptycy przewidują, że słupki rtęci pokażą 22 stopnie. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hektopaskali. W czwartek nadal możemy spodziewać się przejściowych zachmurzeń, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Na barometrach 1015 hektopaskali. W piątek będą przeważały chmury. Termometry wskażą 18 stopni, a ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. We'll be right back.